Cześć! Obiecałam, że nagram filmik po zabiegu laserem frakcyjnym. Ten zabieg miałam dokładnie miesiąc temu, miesiąc i 3 dni temu. Po pierwsze, żeby ten filmik nie był za bardzo chaotyczny, bo ja dzisiaj jestem taka mega chaotyczna i nie potrafię się skupić, to muszę Wam powiedzieć, że w ogóle tą recenzję postanowiłam podzielić na dwie części, czyli pierwszą taką, teraz taka gadanina, później będą tylko i wyłącznie slajdy porównawcze. Od czego zacznę? Od tego, że bardzo się cieszę, że zdecydowałam na ten zabieg, że jestem miesiąc po i właściwie 2 tygodnie przed następnym. Rezultaty są niesamowite, absolutnie się ich nie spodziewałam, naprawdę. Tym bardziej, że dostałam od jednej z Was taką informację właśnie, jak wkleiłam ten pierwszy filmik o tym, że wybieram się na laser, czy tam właściwie jestem już po zabiegu laserowym, to, że ktoś mi napisał, że też był na tym zabiegu i że absolutnie nie widzi żadnych efektów i że to był właśnie zabieg w jakiejś serii. Więc jakby po prostu czułki mi opadły i powiedziałam sobie, no może w moim przypadku też tak będzie, ale no dobra. Przeżyłam ten zabieg, jestem tu z Wami teraz i mogę powiedzieć, że czuję się nieziemsko, naprawdę. Bardzo się cieszę, że się zdecydowałam, że są takie efekty, bo efekty są, tutaj nie ma co ukrywać, to po prostu jest mega namacalne i właściwie jest już miesiąc po to, że na pewno ten stan takiego jakby nawrotu blizny nie wróci, tu mam właściwie gwarancję. Więc moje blizny zostały zredukowane do powiedzmy około 70%. Nadal są widoczne, ale to już nie są takie blizny, to są bardziej, nazwałabym to, takie nierówności skóry. Wszystko będzie w slajdach w następnym filmiku. Co jeszcze chciałabym ważnego powiedzieć, to, że po pierwsze blizny, po drugie takie fajne wygładzenie skóry, to znaczy taka ona jest naprawdę bardziej jędrna. I to jakby chyba odczuwam teraz najbardziej. Na początku, tam 2 tygodnie po to jeszcze w ogóle tego nie czułam, ale teraz czuję to po przebudzeniu. W ogóle nie budzę się i nie wyglądam jak taki jakiś rozjechany kapeć, tylko moja twarz po prostu jest taka bardzo elastyczna. Ja to po prostu czuję, szczególnie w tych obrębach tu, gdzie tworzą się zmarszczki typu chomik. Co jest jeszcze ważne, czego ja nie wiedziałam, wybierając się na ten zabieg, że absolutnie, i tu mój apel gorący do Was, jeżeli macie zamiarze, jesteście już umówione, zapisane na ten zabieg, to absolutnie nie kupujcie sobie żadnych kosmetyków z jakimiś środkami, z jakimiś składnikami aktywnymi, które mogłyby mocno podrażnić skórę, ponieważ po tym zabiegu naprawdę trzeba używać naprawdę bardzo, bardzo delikatnych kremów, takich nawilżających i natłuszczających, i to w ogóle żadne eksperymentowanie z jakimiś środkami typu odgładzającymi, w ogóle absolutnie to jest wykluczone, więc jeżeli chcecie sobie zrobić po tej kuracji, po tym laserze jakąś jeszcze kurację kremami, to Wam absolutnie odradzam. Ten efekt będzie na tyle fajny, że absolutnie to Wam nie będzie potrzebne, a jakby termin przydatności tego produktu, który tam otworzycie, jakiegoś słoiczka z jakimś kremem, niestety będzie już uciekał i zamiast 12 miesięcy, bo na przykład po takiej terapii laserowej będziecie miały minus 3 miesiące, więc tu w ogóle moja rada. Wstrzymujemy się, jesteśmy nastawione tylko na ten zabieg. Zabieg sam w sobie nie jest może przyjemny i duży minus, tak właściwie jedno na nie, jeżeli chodzi o ten zabieg, to, że no po pierwsze jest nieprzyjemny, a po drugie no trzeba troszeczkę posiedzieć w domu. Ja tego niestety nie mogłam robić do końca, więc pokazywałam się z taką przypaloną patelnią na ulicy, co wywoływało różne reakcje. Zazwyczaj ludzie po prostu się tylko mocno na mnie wlepiali, tak, gapili bardzo, bardzo mocno, ale ten następny zabieg, który zaplanowałam sobie w bardzo nietypowym czasie, naprawdę, to mam zamiar przyjść tylko i wyłącznie w domu, w ogóle robię zapasy jedzenia, książek, gazet i tu w ogóle będę pewnie oglądała jakieś filmy na YouTubie, ale nie będę wychodziła, to w ogóle odpada. To jest czas dla mnie i nikt już mnie nie będzie oglądał. Więc jeżeli ja w jakiś sposób mogłabym Wam polecić ten zabieg, chociaż ja właściwie tak,
chciałabym Wam polecić ten zabieg, ale z jednej strony nie mogę, ponieważ mam też takie wrażenie, że tutaj duża część sukcesu tego zabiegu to jest przede wszystkim nasza, jak wygląda nasza skóra, jakie to są mocne ubytki, po drugie jaki laser, jakiego typu laseru używacie i jak ten laser też jest zużyty, ponieważ no nie oszukujmy się, on się tak samo zużywa jak na przykład łóżko do solarium i wtedy ktoś może być mega rozczarowany, mimo że na przykład zapłacił za to grubą kasę, bo wiadomo, że ten zabieg nie należy do najtańszych, a wykonywanie go jeszcze w jakiejś serii, no to już jest po prostu taki duży, duży, duży wydatek. Więc tu miałabym obawy i nie mogę powiedzieć wszystkim, a teraz wybierajcie się na ten zabieg, bo po prostu możecie trafić na jakieś urządzenie, które jakby nie do końca albo jest już trochę zużyte, albo po prostu jest to nie do końca taki laser, jak być powinien, bo wiadomo, że po prostu tych rzeczy sprowadzanych z Chin, tych urządzeń chińskich jest bardzo dużo, więc tutaj trzeba po prostu udać się naprawdę, naprawdę w miejsce takie mega zaufane, z polecenia. Na pewno nigdy nie zdecydowałabym się tak po prostu wejść z ulicy i zrobić ten zabieg. Ja musiałam być 100% pewna, że oddaje się w ręce odpowiedniej osoby. I po drugie, że ten sprzęt, który jest używany, jest po prostu sprzętem 100% pewności, jakiejś gwarancji o ogólnego sukcesu tego zabiegu. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, bo po prostu ja się nagadałam i mam nadzieję, że w jakiś sposób mogłam Wam chociaż troszeczkę pomóc. Tak jak powiedziałam, pierwsza część to jest ta część z pogaduchami, które już właściwie się kończą, a następna to jest już takie zupełne efekty, gdzie tam po prostu będę pokazywać Wam strzałkami dokładnie, jak to wygląda i cóż, czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie i cóż, widzimy się już niedługo. Pa!